To historyczna chwila dla Wałbrzycha. Podpisano umowę na budowę obwodnicy zachodniej. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 397,5 miliona złotych. Obwodnica ma być gotowa w połowie 2021 roku. Obwodnica Wałbrzycha, budowana w ciągu drogi krajowej nr 35 przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to największa inwestycja w powojennej historii Wałbrzycha. Całkowita wartość inwestycji wynosi niespełna 397,5 miliona złotych, z czego 85%, 296,8 miliona, to dofinansowanie ze środków unijnych. Do przetargu stanęło 7 firm. Oferta Budimex opiewała na kwotę ponad 307 milionów złotych. Została ona uznana za najkorzystniejszą w przetargu z Dikum w Wałbrzychu. Obwodnica ma zostać zbudowana w ciągu niespełna 2 lat od podpisania umowy. To jest chwila wyjątkowa. Powiedziałbym nawet chwila historyczna. Zaprosiliśmy również na to dzisiejsze spotkanie, staraliśmy się zaprosić tych wszystkich, którzy od wielu, wielu lat, reprezentując mieszkańców Wałbrzycha, jako prezydenci miasta, czynili starania o zrealizowanie tej ważnej inwestycji. Ta inwestycja w sposób niezwykle istotny wpłynie na komfort życia, na standard życia mieszkańców Wałbrzycha i okolicznych gmin. Decyzja o wyborze tej, a nie innej inwestycji, w tym przypadku zachodniej obwodnicy Wałbrzycha, musiała być podjęta przez osoby najważniejsze w kraju. Przypomnę jedną ważną rzecz, że i dziękuję za to Panie Prezydencie. Pan Prezydent Roman Szymonej poprosił mnie i zaprosił do współpracy, abym wspierał tą inwestycję, która jest ważna dla Wałbrzycha, dla mieszkańców Wałbrzycha, dla całego regionu Południa Dolnego Śląska.